Kilka minut temu zapowiadałem rozmowę z Witoldem Dobrowolskim, fotografem, laureatem Nagrody Grand Press Foto, jednym z trzech Polaków, o którego martwiliśmy się w ostatnim czasie najbardziej w związku z zatrzymaniem na Białorusi. Witold Dobrowolski jest już z nami przy telefonie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pewnie nie jestem pierwszy, który to mówi, ale naprawdę cieszę się, że mogę Pana słyszeć całego i mam nadzieję względnie zdrowego. Bardzo dziękuję. Tak, jestem względnie zdrowy, można powiedzieć. W zasadzie fizycznie i psychicznie cały tak naprawdę, mimo wszystko. Miał pan ten weekend, żeby dojść trochę do siebie chyba. Tak. To jest potrzebne. A dobrze, że to jest mimo wszystko radio i nie widać tych śladów, z którymi ja witałem pana w kamerach telewizyjnych, oglądając ten przekaz po powrocie, szczególnie na lotnisku. Radio ma ten plus, prawda? Że... To prawda. Siniec jeszcze, te ślady powiedzmy już powoli schodzą, więc to już przestaje być pewnym kłopotem. Wie pan co, zanim o zatrzymaniu porozmawiamy, tak. Bo tak naprawdę chciałbym, żeby odpowiedział pan, co pan zobaczył i uwiecznił, zanim doszło do tego zatrzymania, no bo to jest, tak jakoś nie chcę cały czas wierzyć, że podjechał po prostu po pana ten OMON, powiedział: dzień dobry, witamy, pan pojedzie z nami. W zasadzie to rzeczywiście wyglądało w ten sposób, ponieważ to już było 10, prawda, ale już od kilku dni dochodziło do właśnie takich sytuacji, podjeżdżały czarne busy, wyskakiwali ludzie ubrani na czarno, w kominiarkach i dosłownie porywali przypadkowe osoby z ulicy. Więc to oczywiście wydaje się, powiedzmy, nie do wyobrażenia, nie do uwierzenia w coś takiego, że to wręcz w ten sposób można to odebrać, że to jest jakiś sposób, przerysowana wizja jakiegoś utopijnego, totalitarnego państwa, prawda? Mm-hmm. Ale rzeczywiście takie coś miało miejsce, chociażby 9 w ten sposób nawet porwano całą rosyjską ekipę telewizyjną, więc nawet Rosjanie tak nie mieli tutaj, jakby to powiedzieć, nie byli traktowani inaczej. Jest pan w stanie uwierzyć, że to było niemalże przypadkowe, bo miałem wrażenie, że to jest trochę jak scenariusz z filmów Sydneya Lameta, gdzie ktoś robi niedobre zdjęcie i po prostu w związku z tym się zaczynają problemy i kłopoty, a szczególnie, że chodzi o fotoreportera, tak dobrego i znanego jak pan. Tak jest, taką sytuację, że ze względu, gdy zrobiliśmy zdjęcie i mieliśmy kłopoty, to miałem, co prawda, to było w 2014 na terenach separatystów. Ale w tym przypadku... Na Ukrainie, tak jak rozumiem. Tak. W tym przypadku nawet nie mieliśmy sprzętu na widoku, żeby też się nie rzucać jakoś w oczy jako dziennikarze. I my byliśmy po prostu razem z Kacprem byliśmy dwoma osobami z ponad 7000 złapanych w tych wszystkich łapankach w ten sposób. W większości to były osoby przypadkowe, chociażby później, jak już rozmawiałem z tymi osobami w celi, to ktoś poszedł po papierosy, po prostu mając tylko pieniądze w kieszeni. Ktoś inny wracał ze wsi, po prostu z dworca do domu szedł i był porwany. Ktoś inny z dziewczyną. Osoby całkowicie niezaangażowane politycznie, przynajmniej jeszcze i w tę demonstrację. W momencie na pewno, kiedy już te osoby opuściły więzienie, to trzeba przyznać, że one się od razu zaangażowały w te protesty. Czy pan ma w kadrze, w głowie taki kadr, który pan uratował? Bo wiem, że pan uratował te zdjęcia, to już o tym pan mówił publicznie, ale jest coś takiego, co pan za chwileczkę pokaże światu i powie: proszę bardzo, to jest zapis chwili tego, co się działo na ulicach Mińska. Powiem szczerze, udało mi się zachować zdjęcia, które wykonałem dzień wcześniej. Niestety nie jestem z nich usatysfakcjonowany, ponieważ na miejsce, powiedzmy, tych starć, które miały miejsce z 9 na 10, dotarłem zbyt późno. To trochę wynikało z kwestii bezpieczeństwa, ponieważ trzymałem się ekipy Bielsatu i uznałem, że lepiej być z nimi. No ale pracowali, powiedzmy, do północy w sztabie Ciechanowskiej, więc powiedzmy na te najważniejsze takie wydarzenia tego dnia się spóźniłem. Oczywiście chciałem to nadrobić po kolejnego dnia. I niestety, no. Już nie było się. To dane. To było, najdłuższe 70 kilka godzin w pańskim życiu? Tak, to na pewno. To na pewno, zwłaszcza pierwsza doba, kiedy nas zawieziono do tej już słynnej, powiedzmy, w jakiś sposób katowni, gdzie nas bito, ułożonych na ziemi. Około 300 osób, z tego co pamiętam, to było równocześnie. No, oczywiście mogło być to więcej, ponieważ tam nas wprowadzano rotacyjnie. Tam było leżenie, bicie pałkami, fizyczne znęcanie się, psychiczne,
zmuszanie do wielogodzinnego klęczenia w bardzo niewygodnych pozycjach z tymi kajdankami z tyłu bardzo silnie, więc no, ta pierwsza doba zwłaszcza to był koszmar. Stracił pan przytomność w którymś momencie? Przepraszam, że tak naturalistycznie o tym mówię, ale być może to jest potrzebne do tego, żeby pokazać, oczywiście, jaka jest żeby skala brutalności. Jaka jest brutalność w stosunku do dziennikarzy, jak i oczywiście do zwykłych osób. Ja przytomność straciłem tylko w jednej sytuacji, kiedy nas zatrzymali i wpakowali do tego czarnego busa. Tam właśnie zostałem bity pięściami i pałką. I właśnie w tamtym momencie, myślę, że całe to bicie trwało od 5 do 7 minut. I w tamtym momencie straciłem tą przytomność. To ciekawe, bo pytano pana, czy jest pan Polakiem. To nie była okoliczność łagodząca. Od razu wiedzieli, że jesteśmy Polakami, ponieważ jeszcze zanim nas tam spakowali do tego busa, to jeszcze mieli nasze paszporty w rękach. No to może jednak nie przypadek. Myślę, że mimo wszystko przypadek, bo wiem, że nawet na tej sali byli, przynajmniej tego co pamiętam, byli Litwini. I wiem, że no sami wiemy tak teraz, że co najmniej piątka Polaków łącznie została, nie, nawet więcej. O piątce chyba wiemy, ale że tych Polaków ostatecznie zatrzymanych na Białorusi było dużo więcej. Litwini byli, Rosjanie byli. Wiem, że obywatel Izraela był Niemiec, więc były po prostu, to była wielka operacja przeprowadzona mająca na celu zastraszenie całego społeczeństwa, zwłaszcza w Mińsku. Bo te więzienia na całej Białorusi były po prostu przepełnione, tak? A też tam, powiedzmy, mając to doświadczenie z Hongkongu, to mogę powiedzieć, że no 7 tysięcy tam zatrzymywano przez pół roku. Nigdy równocześnie nie było tyle zatrzymanych. A tutaj mamy to właściwie w ciągu jednej doby. Tutaj mamy równocześnie, więc to było oczywiste, że osoby przypadkowe, zresztą ostatecznie, oczywiście turyści, obcokrajowcy, ale równocześnie no, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że większość osób tych zatrzymanych to jednak były też przypadkowi Białorusini już nic nie zaangażowani. Bo jednak osoby, które powiedzmy brały udział w demonstracjach czy w starciach z policją, to one unikały tego aresztowania, bo one już były na tych demonstracjach i jakoś bezpiecznie z nich udawało im się... Nie miał pan wrażenia, ja wrócę jeszcze do tej jednej kwestii, że to był jakiś taki prikaz z góry, bij Polaka. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu to był taki rozkaz z góry, żeby bić każdego. Bez względu na to, kim jest. Czy jest dziennikarzem, czy jest Polakiem, Białorusinem. Nie miało to znaczenia. Być może to była po prostu bić wszystkich. I oni sami z siebie w sumie też mogli oczywiście wykorzystywać to, że jesteśmy Polakami jako pretekst do dalszego bicia. Bo rzeczywiście na pewno tak było, bo... Mnie pobito tam dwukrotnie za to, że byłem Polakiem. Kasa przynajmniej raz. Raz nas wyprowadzono na korytarz i powiedziano nam wprost, że nas się jako Polaków nienawidzi. Tutaj podano nam jako powód, że w Polsce ta polityka historyczna w stosunku do II wojny światowej jest oczywiście całkiem inna niż na Białorusi czy Federacji Rosyjskiej. I tutaj to było, powiedzmy, pewnym powodem, żeby nas zbić. Chociaż nie sądzę, żeby to było, powiedzmy, stricte ukierunkowane w nas, powiedzmy, ze względu na narodowość, tylko raczej mi się tak wydaje, że to była po prostu szukanie pretekstu, żeby pobić każdego. Tak, więc Polak czyli był pan, system zadziałał po prostu na ślepo. Litwin był faszysta i tyle. To było na tej zasadzie. Panie Witoldzie, czy może pan zdradzić szczegóły jakieś waszego uwolnienia? No bo to jest jednak mimo wszystko skomplikowana akcja i też pewnie należą się niektórym słowa takiego no, wyciągnięcia. O ile może pan o tym mówić? Oczywiście, mogę o tym powiedzieć. Tutaj to nie jest żadna tajemnica. W sensie, w nasze uwolnienie zaangażowane zostały raz polskie media, raz polska dyplomacja, polski rząd, przyjaciele, znajomi, cały sztab prawników, tak, zwłaszcza pan prawnik Wiliński. Nawet my studiowaliśmy z Kacprem na studium Europy Wschodniej, tak, więc nawet ten nasz wydział, mimo że jesteśmy absolwentami, zaangażował się w pomoc. Ostatecznie opuściliśmy oficjalnie więzienie, ponieważ upłynęły 72 godziny naszego. A zarzutów wam nie przedstawiono? Zarzuty nam przedstawiono, trzeba powiedzieć, na samym początku, udział w demonstracji.
ale ostatecznie, ja na przykład powiedzmy tego dokumentu nie podpisałem, mhm. potem miałby się odbyć teoretycznie sąd, tylko mnie nie skazano ze względu na brak tłumacza. I ostatecznie jeszcze tego dnia, to był chyba czwartek, jeśli dobrze pamiętam, powiedzmy, niestety trochę się jeszcze mylą te dni wszystkie, ale no wtedy już wieczorem nas uwolniono, najpierw mnie, a później 3 godziny Kacpra. Ale po prostu no, otworzono drzwi, areszty powiedziano. Otworzono drzwi celi, zresztą przepełnionej, co trzeba też przyznać, i wywołano mnie i tym razem wydawało mi się, no chyba tym razem może już opuszczę ten gmach. I bez słowa oczywiście zaprowadzono mnie do miejsca, gdzie trzymano rzeczy. Powiedziano, sprawdź plecak, czy masz wszystko. Rzeczywiście było wszystko, co jest bardzo ciekawe. Odzyskałem aparat, no tak, telefon, właśnie, odzyskałem wszystko. Mimo, że naprawdę jadąc tam byłem pewien, że ja to wszystko stracę. Ale z drugiej strony byłem pewien, że nie będę bity, tak? Bo też na ten temat rozmawiałem z białoruskimi dziennikarzami, żeby się dowiedzieć, jak ta sytuacja w stosunku do dziennikarzy, czy nawet turystów, obcokrajowców wygląda tam. I oni mówili, bić dziennikarzy nie będą. Tak, dokładnie. Nikt nie wyobraża sobie, że dojdzie do takiej sytuacji, do jakiej doszło. Ale sprzęt mam, byłem widzę, sprzęt mam. To było najcięższe pańskie doświadczenie z tej dotychczasowej, nazwijmy to, wojennej reporterki, którą pan uprawiał, przypomnę, Paryż, Kijów, Hongkong. Trochę tego było. Znaczy, myślę, że trudno powiedzieć, na ile można porównać na przykład ostrzał artyleryjski w Donbasie do uwięzienia służby siłowe. Tam to było po prostu bliskie spotkanie ze śmiercią, można powiedzieć, prawda? Tutaj raczej wątpiłem, że zostaniemy zabici, czy... Oczywiście była możliwość, że mogliśmy na przykład zaginąć, tak? Bo w takich reżimach właśnie jak Białoruś, przecież wcześniej na Ukrainie, tam kilkadziesiąt osób przecież zaginęło bez śladu na Majdanie i do dzisiaj nie zostało odnalezionych, więc oczywiście nic nie jest w tej sprawie pewne. No ale jednak... Na pewno to było bardzo ciężkie przeżycie, nie mam co do tego wątpliwości, ale bym raczej nie traktował go w taki sposób, żeby porównywać do tych przeżyć stricte frontowych. Ma pan wbitego tak zwanego misia? Już pan nie może wrócić na Białoruś, czy nic takiego się nie pojawiło w paszporcie? To jest też bardzo ciekawe. Nie mam zakazu wjazdu na Białoruś. Normalnie opuściłem ten kraj. Wybiera się pan tam w najbliższym czasie, czy raczej... To jest kwestia mojego bezpieczeństwa. Na tą chwilę wiem, że bym był po prostu tam nie byłbym bezpieczny i prawdopodobnie bym paśnił pod ofiarą jakiejś prowokacji. To byłby ten problem. Biorąc pod uwagę, że ogromne siły uwolniono, powiedzmy tak, żeby mnie i Kacpra wydostać. Mhm. Więc to by było też trochę takie chyba niewdzięczne, gdybym ja znowu pojechał i nagle dał się złapać. Więc ja myślę, że po prostu na razie trzeba poczekać. Oczywiście bardzo bym chciał być na miejscu, żeby dokumentować, jak Białorusini walczą o swoją wolność i bardzo bym chciał im przy tym towarzyszyć. I przede wszystkim mam ogromne nadzieje z tym, że ja tam będę mógł wrócić dosyć niedługo i to będzie już wolne, demokratyczne państwo z całkowicie inną flagą niż ta postsowiecka. No tak, no a w każdym razie aparatu nie zawiesza pan, z tego co rozumiem, na kołku, to jest nadal pańskie główne narzędzie pracy. Oczywiście. I tego panu życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak, już któryś raz powtórzę. Cieszymy się, że są panowie bezpiecznie w naszym kraju. Bardzo dziękuję. Witold Dobrowolski, fotoreporter, laureat Nagrody Grand Press Photo, był gościem tej części Wielkopolskiego Popołudnia.